Cześć, z tej strony Adrian. W dzisiejszym odcinku zajmę się rozdzielnicą elektryczną w domu jednorodzinnym, a bohaterem odcinka będzie wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym marki Siemens. Zapraszam. Instalacja elektryczna została już położona zgodnie z ustaleniami z inwestorem. Teraz czas na dobranie aparatów, rozdzielnicy i połączenie wszystkiego w całość. Założenia odnośnie obwodów na inwestycji są następujące. Na zewnątrz gniazdo zewnętrzne jednofazowe i oświetlenie zewnętrzne. Garaż, gniazdo trójfazowe ogólnego użytku, w przyszłości na przykład do ładowania auta elektrycznego. I drugie gniazdo ogólnego użytku. Parter, na parterze płyta indukcyjna trójfazowa, 8 obwodów gniazdowych i 6 obwodów oświetleniowych. A na piętrze 6 obwodów gniazdowych ogólnego użytku, klimatyzator i 3 obwody oświetleniowe. Zgodnie z założeniami przechodzimy do doboru aparatów, a wybierzemy je z oferty firmy Siemens. Producent udostępnia nam dwie możliwości doboru aparatów. Pierwsza to tradycyjny wybór potrzebnych aparatów z katalogu dostępnego na stronie producenta. Przechodzimy na stronę, szukamy interesującego nas katalogu i dobieramy aparaty według zapotrzebowania. Pokażę Wam to na przykładzie rozłącznika i wyłączników kombinowanych. Potrzebuję rozłącznika trójfazowego 100-amperowego, wybieram katalog aparatury modułowej Centron, pobieram, w spisie treści wybieram rozdział, w którym są rozłączniki i wybieram potrzebny rozłącznik. Wyłączniki kombinowane są również w tym samym katalogu. Wybieram wyłączniki różnicowo-prądowe, aparaty podstawowe i wyszukuję pozycji wyłączników różnicowo-prądowych jednomodułowych. I to również wybieram model, który będzie potrzebny w rozdzielnicy. Drugim sposobem, który udostępnia Siemens w celu doboru aparatury, jest darmowy program cennikowy. Pobieramy cennik ze strony producenta, instalujemy, uruchamiamy i szukamy potrzebnych nam produktów. W ten sposób tworzymy listę produktów gotową do zamówienia i w zależności od rabatu, z jakim możemy kupić produkty, mamy gotowy kosztorys. Zobaczcie, jak to działa. Dodajemy produkty z katalogu lub przez wyszukiwanie numerem aparatu. Wszystkie produkty znalezione i dodane, mamy gotowy cennik. Pozostało jeszcze znalezienie dostawcy. Tu Siemens również oferuje proste narzędzie do sprawdzenia, gdzie dostępna jest ich oferta. Przechodzimy na stronę radarproduktów.pl, wklejamy numer zamówieniowy aparatu, uzupełniamy lokalizację, klikamy szukaj i pojawia się lista dystrybutorów z dostępną ilością aparatów. Produkty wybrane, znaleźliśmy dostawcę, a czekając na zamówienie przybliżę Wam kilka informacji o RCBO, czyli wyłączniku kombinowanym, który zapowiedziałem we wstępie. Aparat prezentuje się tak. Jest to pierwszy na rynku wyłącznik kombinowany o szerokości 18 mm, czyli jednego modułu o działaniu niezależnym od napięcia zasilania. Posiada wyzwalacz elektromechaniczny. W ten sposób uzyskujemy zabezpieczenie obwodu przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz ochronę przeciwporażeniową w jednym module. Wspomniałem, że posiada wyzwalacz elektromechaniczny i warto to podkreślić. Dzięki takiej konstrukcji jego działanie jest niezależne od napięcia zasilania, w przeciwieństwie do tych z wyzwalaczem elektronicznym, gdzie poniżej pewnego progu napięcia zasilającego niestety ochrona nie zadziała. Siemens elektrykom kojarzy się z pewnością z przemysłem, ale jak zauważyliście w prezentowanych katalogach, oferta tzw. mieszkaniówki jest bardzo rozbudowana, więc bez problemu skompletowałem całą rozdzielnicę wraz z oprzewodowaniem oraz pozostałymi niezbędnymi elementami. A prezentuje się to wszystko tak. Podtynkowa rozdzielnica Alfa 160, ogranicznik przepięć, rozłącznik izolacyjny, nadprądówki, wyłączniki kombinowane, wyłączniki różnicowo-prądowe, lampka kontrolna, stycznik, blok rozdzielczy, zegar astronomiczny i szyny łączeniowe. Pokrótce rozdzielnica i jej wyposażenie omówione, więc zabieram się za wstępne ustawienie aparatów. Rozdzielnica umożliwia wyjęcie szyn, co ułatwi późniejszy montaż na inwestycji. Montuję kolejno. Wyłączniki kombinowane jednofazowe, trójfazowy wyłącznik różnicowo-prądowy, trójfazowy wyłącznik nadprądowy, ponownie trójfazowy wyłącznik różnicowo-prądowy i trójfazowe wyłączniki nadprądowe. Ponownie wyłączniki kombinowane, zegar astronomiczny i stycznik.
blok rozdzielczy z obciążalnością prądową do 125 A i podejściem przewodu o przekroju do 35 mm2. Rozłącznik izolacyjny, ogranicznik przepięć typu T1 plus T2 o znamionowym prądzie udarowym 12,5 kA na biegun z wymiennymi modułami ochronnymi i możliwością instalacji w układzie równoległym lub V. Wyłączniki nadprądowe jednofazowe i lampki kontrolne. Wszystkie elementy zamontowane i jedziemy na inwestycje. Żeby nie przedłużać filmu, poza kadrem zamontowałem samą rozdzielnicę i podłączyłem poszczególne obwody i prezentuje się to tak. Pierwszy raz montowałem RCBO w rozdzielnicy i z pewnością trzeba się pilnować przy łączeniu, aby każdy obwód poprawnie podłączyć tak, żeby L i N było tego samego odbiornika, a druga myśl to jak poprowadzić przewody w rozdzielnicy, przecież nie ma rozdziału N dla poszczególnych różnicówek, bo każdy obwód ma swoją różnicówkę w wyłączniku kombinowanym. Moment dokręcania zacisku wyłączników kombinowanych powinien zawierać się w przedziale od 1,2 do 2 Nm. Rozdzielnica gotowa, ale jeszcze nie zostało wykonane przyłącze elektryczne, więc na sprawdzenie działania i pomiary przyjdzie jeszcze czas. Odnośnie kolejnych prac wykończeniowych, warto pamiętać o dobrym zabezpieczeniu aparatów w rozdzielnicy, aby nie docierał do nich kurz budowlany, który może zakłócić późniejszą pracę zabezpieczeń. Zwykle elektrycy wytykają też zbyt duży lub zbyt mały zapas wolnego miejsca w rozdzielnicy, ale w tym przypadku zapas został dobrany na podstawie ustaleń z inwestorem i jego pomysłów na ewentualne zmiany w przyszłości. W trakcie oglądania tego filmu mogliście zadać sobie pytanie, dlaczego RCBO, skoro taki zapas został w rozdzielnicy. Ale zwróćcie uwagę, że to właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu zostało tyle wolnego miejsca. Dodatkowo zyskujemy niezawodność działania instalacji na poszczególnych obwodach, ponieważ każdy z nich ma oddzielną różnicówkę i nadprądówkę w jednym module. W skrócie chodzi o to, że przy zastosowaniu jednej różnicówki dla kilku nadprądówek i wystąpieniu zakłócenia na jednym z obwodów, zasilanie zostanie wyłączone dla wszystkich podłączonych obwodów, a takiej sytuacji z pewnością wolimy unikać. Inwestorzy najczęściej nie biorą tego pod uwagę, chcą mieć jak najtańszą instalację elektryczną, bo przecież tego nie będzie widać. W odróżnieniu na przykład od płytek w salonie. Ale warto uświadamiać klientów, z jakimi korzyściami wiąże się takie rozwiązanie. Na dziś to wszystko. Dziękuję firmie Siemens za zaproponowanie aparatury dla tej inwestycji. Dajcie znać w komentarzu, czy montujecie RCBO u swoich klientów, a może macie je we własnych rozdzielnicach. Do zobaczenia. Cześć!